O, ciche podejście. 145 lewa jest hostem. Tego mamy do pomoc 90 i znowu pierwszy raz. No to nieźle. Oczywiście Enter klikamy, no co będziemy innego klikać, no. Może ten koleś sobie poradzi, bo tamten do nie za bardzo mu to wyszło. Wybiera po lobby pracowniczym, no to wybrał najlepsze wejście na cicho. Kupiec wysoki, wszystko wybrane. Teraz tak, czy jedziemy dalej, czy kupujesz? No, kupuję. Czyli niepotrzebny zakup robi. Ale dobrze, że on nie leci chociaż z puli, bo to... Oj, to byłoby źle. Dwa niepotrzebne zakupy są kupione, więc no. 40% sobie daje i daje nam po 30% za napad. Okej. No ja nie będę narzekać, no. Chociaż no, tak czy siak, no ja już pieniędzy za bardzo no już nie potrzebuję, żeby mi tu dawać więcej niż te 15. Ale może mu, no to więc może to się bardziej przyda. Ej, no zawsze będę mógł mieć na te upgrade'y, ale tam to dodatkowo. Okej, no to dobra, no to mamy ciekawy skład już. Bardzo ciekawy skład tutaj jest. Po prostu mamy tak, bronie najtańsze, dobrego kierowcę i page. Czyli no, dobrze. Dobrze, oczywiście, ludzi pamiętam. Dobry salon w mieście kupiony. No, ten najbliższy kasyna jest według mnie najlepszy. Tylko jest ze względu na to, że jest najbliżej kasyna. I to właściwie tyle. A ten jest... Z tego co pamiętam, on jest najdroższy w tym miejscu. Z tego co pamiętam, chyba kierowca właśnie. Pakarin to był właśnie po 9 właśnie. Znaczy, koleś trafi do kasyna. Znaczy, nie powinien mieć z tym problemu. A tak, na pewno pierwsze co się rzuca w oczy, że on koleś tak jedzie, zwalnia, ale to są po prostu lagi. Po prostu u mnie on strasznie zlagowany. I widać jak te lagi wyglądają. To się po prostu teleportuje. O, teraz już nie ma lagu. Teraz już się odlagowało. I zobaczmy, jak to będzie. Czy wjedzie koleś? Jak będzie wyglądał? Gdzie zatrzyma pojazd? Czyli typowe miejsce zatrzymywania się pojazdu. Czy mamy przepustki drugiego poziomu? Mamy. Albo przynajmniej pierwszego. Drzwi otwarte. To jednak bronie były. Czekajcie, to źle spojrzałem. No to ma lepsze bronie, lepszego kierowcę, wszystko lepsze pobrał. Czyli chyba to jest ma być najdroższe, co miał. Okej, no to trochę źle jednak. Ogólnie to zobaczymy, jak to wyjdzie, ale raczej no nie przewiduję, że cokolwiek tu się uda. No, no nie będę mówił. Dobra, no w każdym razie idziemy sobie tędy, no. Powolutku. Mam nadzieję, że no zrobił te dostawy. Z tych już możemy walnąć. Tutaj. Wchodzimy. O, nie pchajcie się tak. No, to wam nie pomoże. A, jeszcze tego walnę wam. No i dobra. Ktoś wyjdzie? Weźmie dzienny utarg? Dacie radę sobie z tym poradzić? Okej, czyli rozumiem, że go nie bierzemy. A teraz pobieg. Dobra, idziemy na dół. Ten będzie chyba kolej za mną podążał, coś tak czuję. Nie wiem, idźcie sobie windą. Ja sobie mogę pójść tędy. Dobra, idę ja tam wam wyczyszczę ładnie teren, bo wiem, że pojedziecie tą windą, więc ja się po prostu tutaj zajmę już dołem i wam wyczyszczę. Dobra, dobra. Powiem tyle, no głupie drzwi, no. Otworzyły się te drzwi, go nie mogę walnąć. To mi się nie podoba. Powiem tak, niezbyt mi się to podoba, że się nie udało tak jak... Tak jak żebym chciał, żeby to wyszło, bo tak tylko no... Będzie źle. Kurde, tak jest potem, nie? Jak żebym chciał to za szybko zrobić, a potem wychodzi jak wychodzi, no. No też nie wiem. Nie, teraz co możesz? Chociaż... Nie no i tak nie zdążę. O, zginąłem. Nawet lepiej, bo się to zresetuje. No w takim razie nie będzie tego przypału, że nas wykryją. Dobrze, więc zacznijmy od początku. Zobaczymy, czy wejdą. Tylko tego walnij gościa. Okej, więc zadziałało i idziemy. Sądziłem szczerze, że będzie alarm, bo mu nie nawet w głowę nie celował, ale okej. Poczekamy na tego, aż sobie pójdzie. No może nie. O, idzie tędy. Dobra, jest okej. I teraz z tymi o tutaj. Pyk, pyk i pyk. No i gitara, wszystko wyczyszczone. To trzeba pozmieniać parę okienek w tym bingo normalnie. Wykrycie przez kamerę trzeba dołożyć do cichego podejścia. Kiedy wszystko ładnie wyczyszczę, ale no niestety random ma do tego inne zdanie. Oczywiście wiadomo, da się to przejść, bo zrobił dostawy do Gana jednak. No jednak nie o to chodzi w cichym podejściu, aby wchodzić agresywnie. Bo chodzi o to, żeby właśnie nie wchodzić agresywnie. Dobra, no już trudno w takim razie. Widzę, że pan host ma to gdzieś, o. Nie walnął na czas. Więc mamy Bibuba. Jak on może pierwszy walnie, to ja się już do niego dostosuję.
przynajmniej ja będę patrzył na niego. Tutaj złota zasada rysia. Jeżeli on nie potrafi zrobić tego, że do mnie się dostosować, to ja się muszę do niego dostosować. Czyli będę czekał aż tak długo, aż on nie walnie. I zadziałało. Widać, rysiu wie co robić. Tak było, dokładnie. Ten napad to będzie porażka. Właściwie ten napad już jest porażką. Nie będę mówił, no. Jest alarm, więc 2 minuty w skarbcu. Jak to będzie wyniesione... milion, znaczy milion. Nie no, no parę kupek będzie wyniesiony. Ale jak to będzie chociaż wyniesione... Nie no, wszak nie otworzą tego wszystkiego. Nie ma takiej opcji. Nie, naprawdę, nie ma takiej opcji, że wszystko wyniosą. Albo nawet większość. Dobrze, ja już to otworzyłem, a ten koleś też chyba już otworzył. Ten już otworzył. Pierwsze to było z mojej akurat winy, ale no drugie to już nie z mojej winy. 3 na środku. Okej, czyli mogą być 4 bramki. Są 4 bramki. No to w takim razie panowie tylko będą zbierać, nie? Panowie i panie, w zależności kto tam jest. Będą po prostu zbierać sobie, a ja tutaj im otworzę następne. Na szczęście szybko to otworzę, więc będą mieli tyle czasu, że tylko będą zbierać. Przecież może nawet i da radę nawet wszystko zebrać, tak w zasadzie. Nawet nie wiem. No, wszystko otwarte, więc... W zasadzie, znaczy wszystko, no prawie, że wszystko mają otwarte, więc w zasadzie... No już tutaj wiele nie ma do zrobienia. Może nawet i wszystko da się wynieść. W sumie ja wszystko tu otworzę. No ale to jest akurat fart, że jest takie rozstawienie tego skarbca, a nie inne. Dlatego no to jest możliwe. Fml, cokolwiek znaczy fml. We have to go again. No chyba przed przypadek zamiast zebrać kubkę włączył te do zebrania. Jestem wręcz pewien, on przed przypadek włączył kubkę zamiast tamto. No to jedna kubka lip na pewno. Nawet więcej, nie no. One by tamto... Nie, to jest w zasadzie do zebrania w te 2 minuty w 3 osoby. To jest do zebrania tak czy siak. No ale to akurat ma rację, to jest coś zepsutego, nie? Tym całkowicie to jest zepsute. Więc i tak mamy alarm, więc mógł w sumie dozbierać tamten wózek, ale z drugiej strony... No za wiele i tak zrobić tu nie może. Ja to dozbieram nawet do pełna i nawet stąd wyjdę. A ja stąd zdążę już dawno wyjść, bo to tyle aż nie trwa. To zrobił pan host się wyłożył. No i co, będziemy od początku tu chcesz wchodzić? Przecież nie wiem, co on w ogóle z tamtego hakowania w ogóle cokolwiek może zrobić, nie? Da się w ogóle z tego wyjść, co on teraz wszedł. O, my badaj w drank. No cóż. No to nieźle koleś się bawi. Nawalony na kasyno wchodzi. No i potem widać, dlaczego wykrywa go kamera. Przemyśleć za nich do przodu. Nie wiem, czy to będzie takie proste, ale no coś można tu wykombinować. Powalić te paralizatorem, te kamery, może jakoś to wyjdzie. Jakoś się uda to wykierować. Niedobrze. Palnął go na wizji. Chyba. Zobaczymy. Jeżeli wykryje ciało, to jest na wizji. Ale skoro jeszcze nie wykrywa, no to jest dobrze. Dobra, walnę ci tu paralizatorem. Może ogarniesz. Może nie, nie wiem. Damy mu przejść odrobinę. Nie, to nie troluj, ziobek. Wbij przez te drzwi. Nie, no on strolował, ewidentnie. Spokojnie. On jest nawalony przecież. Chill. On nie wie, co się dzieje. On nawalony, no. Dobrze. Teraz tym razem się to uda już zrobić. Jeżeli oczywiście na nikt nie padnie. Aż no nie będę ukrywał, no nie jestem zadowolony z podejścia agresywnego na to. Bibuk. Dobra, niech on pierwszy kliknie enter, bo ja normalnie nie chcę. O, dobra, idealnie. Na cicho się nie da. Nie da się, to jest niemożliwe. Normalnie. Koleś jest nawalony i tyle. Chociaż z drugiej strony, no, ten strażnik całkowicie strolował, no co mógł on zrobić innego? Poszedł drugą stroną zamiast tamtą, jakby w końcu poszedł, no to coś by z tego było, także się kręcił, no to też nie dało się mu tej głowy trafić. No i dobra, drzwi otwarte, więc powtórka, czy będzie to samo rozłożenie? Jeżeli będzie to samo rozłożenie, no to jest wszystko okej, na ten moment no nie widać. Jest, chyba to samo będzie rozłożenie. Tak, jest to samo. Dobrze, no to tylko zbierajcie tym razem gotówkę, już nie bawcie się w hakowanie. O, teraz tamten koleś dobrze trafił. Trafił w kubkę. No to jest okej. No to wszystko w takim razie spoko. No to chyba zbieram wszystko. Przynajmniej tak myślę, no ale to się oczywiście zobaczy, czy zbiorą. W ogóle to też się... Nawet się już nie skupią w tym hakowaniu, to... Ja wszystko otworzyłem. Oni tylko muszą zbierać, jak najszybciej, jak to jest tylko i wyłącznie możliwe. Tamten jeszcze sobie podnosi. No jest całkiem duża szansa, że zbiorą wszystko, nie? No jest naprawdę duża szansa, ale to nie jest do końca pewne. Gdzie kto, gdzie pójdzie? O, ten idzie akurat tutaj. Mógł iść do przodu, no po to D. Byłoby o wiele lepiej. No, ale no już trudno. Chociaż z drugiej strony, co tu będę gadał? To i tak jest do resetu, jak wchodzimy
agresywnie, to jest do resetu po prostu i na tym powinno się to zakończyć. Ja już to podniosę, jestem szybszy, ale nie zbieraj tak całego. Będzie to niestety niemożliwe. Tamten koleś nie wiadomo w sumie. O, zebrał wszystko, super, no to tylko odrobinę tutaj. Kiedy dopiero zacznę tracić życie? To nie zbiorę, chyba nie zbiorę, nie ma takiej opcji. Jak już tak stracę z... Go, 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 go! Może jednak wszystko dozbieram do końca. Idealnie, teraz tylko... spamić przekąski i będzie wszystko okej. Okay. No i gitara. Dobrze, umie walić kartę. No ale widzisz, tak się to podnosi właśnie. Po prostu trzeba spamić przekąski. No i okej. Okay. Wyjście agresywne. Ja chyba, nie będę miał z tego napadu. 30 było. W sumie w zasadzie, no trochę to... W sumie to się opłaca, żeby tu wyjść jak najlepiej, jak to jest możliwe, można powiedzieć. Coś z tego będzie. No tutaj akurat już windą najlepiej się opłaca. To nie będę tak czy siak mówił. Chodźmy na windę. Mam nadzieję, że pójdziecie. Mam nadzieję, że to pójdzie. Idzie, idzie. Dobrze. No, dawaj, wchodź tutaj, koleś. No i lecimy do góry. Jak koleś jest nawalony, to może lepiej nie iść z nim na helikopter. Ale takiej kategorii w bingo nie robiłem, że koleś jest nawalony. Pierwszy raz jakiś ktoś się w ogóle przyznał, że jest nawalony. Dobra. Pamiętajmy, wychylanie schodkowe, tak jak uczył Izak. Oczywiście. Więc trzeba się powoli wychylać. Dobra. Tylko może nie jak przeładowuje. Patrzcie, widzicie? Izak nie kłamał. Wiedział, jak się w to gra. Mimo, że tutaj nie był poradnik do tej gry, ale wychylanie schodkowe działa w każdej grze. Nawet w GTA, jak widać. Można taki na przykład napad na kasyno dobrze wykierować. Tylko no, żeby ten teraz pan host tutaj do nas przyszedł. Nie wiem, jak on jest w takim razie nawalony, to może lepiej jechać... No, coś napisał, ale nie znam, że nawet przeczytać. Może lepiej w takim razie będzie chyba tunelem jechać, niż helikopterem, bo jeszcze nie trafi i będzie trzeba od początku uciekać. Jest to duża szansa. A tak, jak już będzie w samochodzie, to nawet jak już zaśnie przed tym kompem, no to tragedii nie będzie żadnej, no. Dobra, co oni tu napisali? GG! Jaki GG? Człowieku, nawet nie uciekliśmy. Nagle czemu idziemy tędy, nie stadionem? Więc zapewne wiem, idziemy na samochody ucieczki, no bo na co możemy iść? Gdzieś tutaj jest ten koleś, ale go nie widzę teraz. Tu go gdzieś trafiłem. Gdzie on jest? Tam. Kurde, to jest strzelanie na oślep, bo go nie widzę zupełnie. Samochody chociaż są na czterech, no. Chociaż taki plus. Będzie mi je prowadzić. Oczywiście do żółtego. Żółty jest szybszy. Szybko, szybko do żółtego. Chodzimy. Chodzić do samochodu. Dobrze. O kurde, jaki on jest naprawdę szybki. Dobra. To najlepsza droga ucieczki samochodem w takim razie. Szykuję sobie, coś tak czuję. Ucieczka z randomami, o i tak, tak. Do tego samochodem. Każe im, jak się ucieka tym samochodem. O ile nikt nie padnie po drodze. Ale to raczej się nie wydarzy. Chociaż w sumie może być różnie. No, ale ten samochód to już jest prawdziwy. Tylko... jeszcze by jeździć po drodze, nie? Po tam krzakach. O, okej, okay, dobra. Jest okej. Okay. Spoko, spoko. Wszystko idzie tak, jak powinno iść. Nie przejmuj się, panie hoście. Wiem, co robię. Wiesz, że idzie wabik, to też się przydaje do ucieczki samochodem. On to przewidział. On wiedział, co ja chcę zrobić. Już nawet mamy, proszę, inną policję. Już się zmienił ich nawet radiowozu, aż tak tyle przejechaliśmy. Więc spoko, spoko generalnie. Oczywiście nie idziemy do żadnego samochodu ucieczki, bo to nie idzie w grę. Więc sobie tam może zaznaczać na mapie. Ja wiem, co ja tu robię. Więc jedziemy w każdym razie. Na pełne i wjeżdżamy tutaj do góry. Pink. I jedziemy. Tego to już nie przewidział, kurde koleś. Teraz jak pojedziemy torami wszystkich, lightowo już zgubimy. Już do tego, że już jedna mniej gwiazdka, to o wiele łatwiej będzie uciec. Może nie aż tak szybko jechać po tych torach, bo jeszcze nie trafię i będzie tyle. O, ściągnął tego waypointa. Dobra, jedziemy na pełne i zaraz to już będzie tak gdzieś policja. Jeżeli wybraliście harda, bo nawet już nie pamiętam, co on wybrał. Ale chyba hard to był. Jak tu zaczekamy, to będzie wszystko okej. Okay. Nie wiem dokładnie, po tym spawnie nie jestem w stanie określić, czy to tu, czy jeszcze dalej, nie? A tak, jak tutaj poczekamy, to będzie wszystko okej. Okay. Bo tutaj nie ma opcji, że jakikolwiek z policjantów nas tutaj zobaczy. Nikt nie zobaczył nas tutaj na 100%, więc można tutaj poczekać i przeczekać już ten pościg. No, ale no nie będę mówił, że helikopter... O, tutaj akurat jest. Helikopterem byłoby znacznie łatwiej, ale zapewne czasowo jadąc takim samochodem, no to... to jest lepiej, ale... Ale wiecie, helikopter ogólnie jest w swojej prostocie o wiele prostszy. Ale tu samochodem jest okej. Okay. Znowu coś ktoś napisał, ale no nie zdążyłem przeczytać. Pewno dopiero się dowiem przy podsumowaniu, no. Kiedy indziej mógłbym się dowiedzieć, jak będzie podsumowanie i będziemy na tym, to się dowiem, co ten koleś napisał. No teraz... O, można. Nice guys, GG. Tutaj się jeszcze dało. Okej. Okay. No teraz możesz pisać GG. Tego zawiem, to ty tutaj akurat najbardziej, żeś nawalony był, no to trochę nie wiedziałeś, co robić, ale jakkolwiek się to udało. Nie najlepiej, ale jakkolwiek to wyszło. Spoko, spoko generalnie. No i oczywiście kończąca cutscenka, nie? No ale tą już cutscenkę daruję wam. A więc ta plansza na dzień dzisiejszy
Właśnie na ten odcinek prezentuje się następująco. Myślę, że jest tu szansa nawet na bingo, ale to zobaczymy. I po zaznaczeniu wszystkiego prawie wychodzi. No, Best Team nie padło, co prawda GG było, no ale GG to nie Best Team. Więc prawie się udało, niewiele brakowało, prawie by się udało. Kurde, jak już tak idzie, to na pewno następnym razem się uda. No i dobra, no. Można zobaczyć, jakie to były stawki. Jak widać, no host tylko 500 tysięcy zrobił. Nie za dużo, no nie będę mówił. Nie jest to poza gotóweczka. Jak za to, że najprawdopodobniej zrobiłeś wszystko sam. Ale no, sam tak zadecydowałeś. W każdym razie, no, to byli ci randomy. To w takim razie byłoby na tyle. Do następnego, cześć.